za mną goście pokazów Warsaw Fashion Day. To było niezwykle modowe wydarzenie. Goście są zachwyceni i na pewno nie będzie to ostatnie tego typu wydarzenie, a ja zapraszam na krótką relację. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na Fashion Day? To tak jakby powrót, bo ja jestem 4 lata w Szwecji, więc jakby wracam do Polski z pokazami. Pokaz, który organizowałam, to jest jeden z pokazów cyklicznych. Był już w Sztokholmie, teraz będzie w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Szwecji, w Malmö, Göteborgu i w Kopenhadze. Czym dla Pani jest moda? Oj, czymś, czym żyję każdego dnia. Coś, co dodaje mi skrzydeł. Bez tego słowa, bez tego, czym się okrywamy, często nie bylibyśmy sobą po prostu. To jest nasze połowę ja. Moda dla mnie to oderwanie od rzeczywistości. Ja bardzo lubię bawić się modą, ponieważ jest to, ja się tym nie zajmuję zawodowo, więc mogę oddać się temu zupełnie na luzie, bawić się tym i relaksować. Jakie porady ma Pan dla naszych widzów? Jak powinny się czesać kobiety, jak mężczyźni w tym właśnie nadchodzącym sezonie? I czy mogą chociaż w połowie to, co Pan zrobić na swoich głowach? Samemu. U kobiet dwie zasady. Mniej tapiru, mniej lakieru, więcej swobody. U mężczyzn więcej stylu. Dzisiaj na pokazie pojawiła się Pani, bo? Bo chcę zobaczyć po prostu, co w trawie piszczy, idzie wiosna, jakich mamy, znaczy mamy bardzo dużo w ogóle w Polsce utalentowanych młodych projektantów. Ja często śledzę ich dokonania, dlatego też przychodzę na pokazy mody. Wspieranie młodych talentów, właśnie osób, które chcą się odnaleźć w tej branży, jest niesłychanie ważne, ponieważ możemy za parę lat może pokonać Mediolan. Jak wrażenia po dzisiejszym pokazie? Podobało mi się, bardzo mi się podobało. Polscy młodzi projektanci podobają mi się coraz bardziej, bywam na różnych pokazach i myślę, że polska moda, ci mniej znani, tacy niszowi projektanci idą w bardzo dobrym kierunku, no ale niestety w Polsce są bardzo słabo promowani. Tyle odwagi, żeby oddać się na oczach tylu osób. Co prawda w ręce męża, ale jednak to są ręce fryzjerskie i nie do końca było wiadomo, co tam się dzieje. Znaczy powiem tak, nie mam innego wyjścia, mój mąż ścina mnie zawsze w domu, także miałam nadzieję, że zrobi to dobrze. Z dobrym skutkiem. Tak, także miałam nadzieję, że zrobi to dobrze. Adam jest bardzo dobrym stylistą fryzur, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, jeżeli chodzi zawodowo, nie mówię w domu. Dlatego mam do niego pełne zaufanie, no bo jak to inaczej było w związku, prawda? Także i zawodowo, i prywatnie pełne zaufanie. Co dzisiaj zobaczyliśmy na pokazie? Jakiego typu fryzury? Zobaczyliśmy fryzury, które przede wszystkim pragnę wprowadzić na polski rynek w sezonie wiosna-lato. Lekko rozburzone warkocze, lekko rozburzone upięcia, luźne, niegeometryczne, lekko chaotyczne. Moda dla Pani to? Oj, moda to moja pasja i moja praca, ponieważ ja modą zajmuję się zawodowo. To jest też coś takiego, co zawsze poprawia mi humor. To jest coś, co mnie fascynuje, bo ja nie ukrywam, że uwielbiam oglądać pokazy zarówno polskich, jak i światowych projektantów. Moi przyjaciele wiedzą, że kiedy nie mają pomysłu na prezent, to książka, na przykład biografia znanego projektanta lub też album z fotografiami zawsze poprawi mi humor. W związku z tym, no moda to jest na pewno coś, co na mnie działa, co mnie intryguje, fascynuje i sprawia mi ogromną przyjemność.
Jakie torebki mogliśmy zobaczyć dzisiaj na wybiegu? Dzisiaj przygotowałam specjalnie kolekcję na ten pokaz. Są to torebki przygotowane przez kobietę dla kobiet. Zawieram w swoich projektach różne funkcjonalne rozwiązania, czyli nawet sposób zapinania, ilość kieszonek. To wszystko ma noszącej osobie dawać i poczucie wyjątkowości, ale też być praktyczne zarazem. Tworzę torebki z różnych tkanin, także są to wyszukane tkaniny. Cudowne, zostałam zaatakowana ferią barw, faktur, kształtów. Wiosna, przyszła wiosna. Coś szczególnego wpadło w oko? Tak, bardzo mi się podobał komplet Marioli Turbiarz. Ta czerwona góra z tym szalonym, z tą szaloną szarością wychodzącą i te piękne spodnie z wysokim stanem. Bardzo, tak. Myśli Pani, że tego typu wydarzenia na tej polskiej scenie modowej raz, że się przyjmą, a dwa, że są potrzebne? Myślę, że tak, bo wydarzenie jest, że tak powiem, akuratne wielkością, czyli nie jest ogromne, nie potrzebuje dużego zaplecza, ale jest też takie dosyć kameralne i w ten sposób, myślę, że dzięki temu wszyscy bardzo czują się tutaj komfortowo, także jak najbardziej. Osoba odpowiedzialna za make-up podczas dzisiejszej imprezy. Proszę powiedzieć, jakie makijaże dzisiaj zostały zaprezentowane? Dzisiejszym wieczorem zaprezentowaliśmy makijaże w stylu smoki. Kolory były dobierane w czerni, brązach, troszeczkę we złocie. Usta jak najbardziej neutralne, podkreślone policzki. Co dzisiaj zaproponowaliście gościom Warsaw Fashion Day? Troszkę dwojako do tematu podeszliśmy. Jesteśmy cateringiem dietetycznym, także musieliśmy troszkę pokazać, że jednak smaczne może być jedzenie, które służy zrzucaniu kalorii, ale z drugiej strony też przygotowaliśmy pyszne ciasta, które wręcz przeciwnie, troszkę nas utuczą, ale w smaczny sposób. Czym Państwa firma się zajmuje? Dzisiaj jesteśmy w takim dniu, gdzie wszystkie nasze piękne modelki pięknie wyglądają, są pięknie ubrane, pięknie uczesane. Trzeba pamiętać też o tym, że trzeba mieć piękną skórę, świeżą, młodą. I to proponujemy. Proponujemy kobietom, nie tylko kobietom, również mężczyznom, żeby dbały o swoją skórę, żeby zabezpieczały ją przed upływem wieku, tylko w sposób bezinwazyjny. Dlatego chcemy zaprosić serdecznie do naszego Beauty Style Clubu na Mokotowie, to jest Metro Wilanowska, gdzie możemy przetestować nasze technologie i zobaczyć od razu na sobie efekty. Na co powinny postawić kobiety właśnie w tym sezonie? Na jakie buty? Rzemyki, przede wszystkim rzemyki. Czy to będą szpilki, czy baleriny, nieważne, byleby były wiązane wokół kostki. Kolory przede wszystkim pastelowe, też w tym sezonie modne są bardzo błyskotki, brokaty. W czym dobrze Pani się czuje? Ja dobrze się czuję w kolorach ziemi, czyli bez, szary, ale również szczególnie wiosną. Lubię kolory żywe, lubię kolory pomarańczowe, czerwone, lubię również dużo zieleni. A jesienią czy też zimą dobrze odnajduję się w kolorach ciemnych. Jest to kolor czarny, jest to ciemny granat. Czy polscy projektanci, Pani zdanie, mają szansę na tym rynku międzynarodowym? Oczywiście, że mają. Ja myślę, że jeszcze są zbyt mało doceniani. Projekty są naprawdę, projektanci są fantastyczni. Ja myślę, że nawet nie odbiegają od tych sławnych projektantów zbyt mocno, ale potrzeba chyba większej reklamy i większego takiego rozgłosu na ich temat. Ja się zastanawiam, jak to się stało, że za granicą wymieniła Pani tyle miast,
O Pani słyszano, a w Polsce jeszcze nie, dopiero teraz. Polska, no ja tak jak powiedziałam, ja wracam, prawda? Wracam do Warszawy, wracam z pokazami. Jest bardzo ciężko, dlatego że ciężko się przebić, tak? Z nazwiskiem, którego nie znamy, ale coraz częściej myślę, że to o mnie mówią, coraz częściej się pokazuje, coraz częściej gwiazdy ubieram moje ubrania, także małymi kroczkami idziemy do przodu. Lepszych recenzji nie mogliśmy usłyszeć. Piękne modelki, zadowoleni goście, czego chcieć więcej? Ja bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Fashion Secrets.